Często jest tak, że ktoś się dowiaduje, że będzie miał dziecko z zespołem Downa i się załamują tacy rodzice. To nie mają się czym, absolutnie nie mają się czym załamywać, w tym sensie, że oczywiście jest inaczej, natomiast nie ma tragedii, jeżeli poświęci się temu dziecku dużo czasu, poświęci się dużo miłości, to dziecko wszystko odda. Co więcej, my widzimy, że nasi rówieśnicy bardzo często mają więcej problemów z dziećmi pełnosprawnymi. Jak sobie radzi Radek? Dobrze sobie radzi, bo to jest jego ostatni rok w przedszkolu i jest przyjęty do szkoły, no i zobaczymy, no pracujemy nad tym, nie wszystkie dzieci z zespołem Downa idą do szkoły pełnometrażowej, że tak powiem, no, ale nam się udało i w tym sensie no, teraz przygotowujemy go do tego pierwszego roku i zobaczymy, jak to będzie. Planuje Pan więcej dzieci? No jeżeli Pan Bóg pozwoli. Czemu nie? To czemu nie?